w taką ciepłą i pogodną jesień właściwie nie wiadomo, gdzie się spodziewać szczupaków. One mogą być już głęboko przy ławicach ryb, ale mogą też pozostawać na blatach. 3-4-metrowych, z kamieniami, ale nawet takich łysych, gdzie w ogóle nie widać drobnicy. No i co zrobić z takim faktem? Jak to dobrze obłowić, nie stosując trollingu? Zaproponuję Wam taki zestaw, który wyjmie szczupaka, i to grubego, właśnie z takiej wody. Jest to kij jerkowy o długości 1,85 m i wyrzucie do 80 gram, a więc spokojnie można już machać takimi większymi jerkami. Rozpakuję go. Kije do jerkowania mają to do siebie, że są sztywne, z reguły bardzo krótkie i dosyć gęsto zbrojone. Nie inaczej jest też tutaj. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć przelotek przy tej długości. Daje to bardzo płynną i bezpieczną pracę dla tego blanku, który jednak zostaje poddany bardzo dużym obciążeniom i przeciążeniom. On jest, tak można powiedzieć, minimalistycznie zbrojony na dole, w piankę. Ja bardzo lubię pianki. Tutaj też fajnie to zostało rozwiązane z hakiem takim do multiplikatora. No i właśnie, a propos multiplikatora, do takiego kijka mam nieduży sprzęcik do castingu firmy Mistral Procasting. Który bardzo fajnie wyważy tę wędkę, tę całość, a jednocześnie jest mocny. Jest mocny, pomimo tego, że to jest mały kołowrotek, to ma bardzo płynny wyrzut i jest mocny. Nim można naprawdę fajnie poholować, na tym hamulcu dobrze powalczyć. Kiedy mam już kołowrotek, mam kij, zostaje linka. W tym przypadku właściwie jedynym wyborem moim byłaby plecionka ośmiosplotowa Shiro 019. I to będzie naprawdę, myślę, zestaw, który na jesiennym, potężnym jeziorze, czy to są Mazury, czy to jest Szwecja, czy to są zbiorniki zaporowe, możecie na ten sprzęt szukać, to bardzo skutecznie szukać dużych szczupaków. A więc ja Wam proponuję sprzęt, taki zestaw na tę porę roku, a Wy dalej już musicie sami działać i coś złowić na to.